Te pupile to psy wyjątkowe, specjalnie szkolone do zawodowej dogoterapii. Takie właśnie zajęcia zorganizował dla swoich podopiecznych specjalny ośrodek szkolno wychowawczy. Zajęcia z dogoterapii przeprowadziła Łódzka Fundacja AmaKA. Dogoterapia polega na w, w formie wspomagania, wspomagania leczenia i wszelkiego rodzaju terapii. My uzupełniamy, budujemy po prostu e, chęć pracy, o, może tak, w skrócie bardzo obrazowo, czyli jeżeli dziecko jest chore, ma 7 lat i 7 lat było e, masowane, miało zabiegi, jakiekolwiek e, sensoryczne, to się okazuje, że. Co się nudzi, to tak samo jak nam. Ludzie nudzą się rzeczy powtarzane cały czas. My budujemy tą chęć, żeby dziecko chciało robić, a nie tylko musiało. Te zwierzęta są wspaniałymi motywatorami, dlatego że one to robią naturalnie. One są i już. Nawet nie muszą specjalnie nic zrobić nieraz. Oprócz zajęć dogoterapii, podopieczni SOSW mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Pogadankę i zajęcia praktyczne na placu miasteczka ruchu drogowego przeprowadzili policjanci z bełchatowskiej komendy.